fajnie, że wy pielęgnujecie wasze relacje, bo jest wiele teraz duetów, takich producent, raper, które w ogóle się nigdy nie spotykają, mamy, tak? Tylko pozostają przy relacjach internetowych, a wy jednak nie dość, że geneza jak najbardziej melanżowa, to jeszcze tak. Macie czas, żeby się spotykać. Wiesz co, no ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że jeżeli mam z kimś współpracować, no to chyba fajnie jest poznać tę osobę, chociaż marnie, ale jednak. Który kawałek może nam podsumować audycję? Reżyser, on co? No nie, a sam z tego, z nic śmiesznego chyba są sam dla siebie. Tak. Beat jest tak bardzo, kojarzy mi się z płytą, z taką składanką premiera New York Reality Check 101. Jak słuchacze nie wiedzą, to niech sprawdzą, polecam serdecznie. I on jest taki właśnie osadzony mniej więcej w tych klimatach. Taki pozytywny brudas. DJ DBT z rasmentalizmu dał się ponieść i wykorzystał. A jakże filmowe cytaty. Nic śmiesznego, bardzo dobry film. Też polecamy słuchaczom, jeszcze nie widzieli. Świętny. Świętny. No i nam przeminął wywiad z Prysem i ze Świętym Mikołajem. Jakieś szumy pewnie słyszeliście, jak już wspominałem, no ale niestety złośliwość rzeczy martwych. Sprzęt reporterski posiadam dosyć już staroświecki, więc być może jest to wynikiem jego zużycia. Będę musiał przeprowadzić testy dodatkowe, być może zanieść do serwisu swój magnetofon reportera. No i zobaczymy w przyszłości. Mam nadzieję, już unikniemy tego typu szumów komunikacyjnych. Ja oczywiście zachęcam wszystkich do sprawdzenia całej płyty Prysa Na złej drodze do lepszych czasów. Całkiem sympatyczny album. Na pewno świetne bity Świętego i Stony na nim znajdziecie. Do tego spostrzeżenia Prysa, który napisał je po używkach, także jest to pewna ciekawostka, zupełny wyjątek wśród hip-hopowców, na pewno rzecz warta sprawdzenia. Audycja dobiega powoli końca, dlatego jeszcze raz zachęcam wszystkich do pojawienia się jutro w klubie H2O na koncercie Slum Village, pierwszy występ w Polsce tego znakomitego zespołu z Detroit. Przypominam też o konkursie z początku audycji. Wystarczy zadzwonić do nas 228277205 i powiedzieć, jak się nazywał taki koszykarz Detroit Pistons. Pistons, zastanawiałem się, czy Pistols, czy Pistons, a to Pistons, bo Piston to przecież tłok po angielsku, jak tłok w samochodzie. Także jak się nazywa koszykarz drużyny tłoków, który zdobył z nią mistrzostwo NBA, znany z kolorowych fryzur, dużej ilości tatuaży oraz kontrowersyjnych zachowań. Ten koszykarz potem jeszcze zdobył mistrzostwo z innym zespołem. 228277205 do wygrania podwójna wejściówka na jutrzejszy koncert Slum Village w klubie H2O. Jeszcze taka jedna ciekawostka, jeżeli nie jesteście zmotoryzowani albo nie lubicie korzystać z normalnych środków transportu, to możecie na koncert jutrzejszy dojechać specjalnym school busem, takim w stylu amerykańskim, żółtym autokarem, który będzie kursować na trasie Aleje Jerozolimskie Marszałkowska, czy gdzieś tam w okolicach Nowotelu. Potem się będzie zatrzymywać pod Palmą, czyli na Rondzie de Gaulle'a, Muzeum Narodowe, no i następny przystanek to już klub H2O, gdzie wieczorem wystąpią gwiazdy z Detroit. Jutro też inna impreza fajna w ciągu dnia, więc można obie rzeczy doskonale połączyć. Na wybrzeżu kościuszkowskim, konkretnie w Cudzie nad Wisłą i w Nowym Życiu, to są okolice BUW-u, czyli Biblioteki Uniwersyteckiej. Już o 14:00 rozpoczyna się impreza Break Ja Doping. To jest taka impreza b-boyowa, będą różne zawody breakdancerów. Będzie też dużo muzyki, którą będzie serwować nie kto inny, tylko DJ Spike. Polecam przy okazji audycję Break the Funk, każdy czwartek, godzina 22, Radio Campus. Całą imprezę poprowadzi Rufin MC, czyli mój człowiek z wielkiego Yo. Na pewno będzie wesoło.
Tutaj mam nawet taki krótki line-up tej imprezy, 14 rozpoczęcie, potem będzie też graffiti jam, więc jak ktoś lubi, to może sobie trochę popryskać albo poobserwować, jak to robią ludzie, którzy się na tym znają. Będzie też pchli targ, jak macie jakieś płyty winylowe albo poplamione koszulki, które chcecie sprzedać, albo może na przykład coś zmajstrowaliście z modeliny, na przykład udało wam się całą Molestę Evenement z modeliny na przykład wykonać, to możecie taką pracę, taką szopkę sprzedać potem. Nie no, żartuję oczywiście. Będzie też oczywiście ten tutaj turniej b-boyowy, o którym wspomniałem. On się zaczyna o godzinie 19.30, a o 20.30 gwóźdź programu, czyli koncert Mass Fantas. Ja nie znam tego zespołu, więc sam jestem ciekaw, co to będzie. Pytanie na gadu-gadu, kto prowadzi teraz Hip Hop Campus? No ja prowadzę, procent. To taka odpowiedź na szybko. No co, dzwonicie czy nie dzwonicie? Wiecie, o jakiego koszykarza chodzi? Detroit Pistons? No cały wytatuowany, miał w ogóle jakieś romanse z modelkami. Potem łatwiej, grał w Chicago Bulls, ten koszykarz. I w Chicago Bulls to już tak pod 40 podchodził. 228277205. Możecie wygrać podwójną wejściówkę na koncert Slam Village jutro. Jeżeli nie uda się teraz rozwiązać konkursu przez najbliższe dwie minuty, już mamy, no może się uda jednak. Halo? Halo, halo, siema. No siemano, jak się nazywasz? Ja się nazywam Mikołaj i na pewno się uda rozwiązać ten konkurs. No widzisz, Mikołaj, normalnie tutaj pojawiłeś się jak w drugiej połowie grudnia. Jak w drugiej połowie grudnia, dokładnie tak. Ja wyskoczyłem jak Filip z Konopi, a znam odpowiedź. No jaka to jest odpowiedź, słucham. Jeszcze spotykał się z wieloma znanymi dziewczynami, między innymi z Madonną, która niedługo będzie. Oczywiście chodzi o Dennisa Rodmana. No cudownie, cudownie. A pamiętasz jeszcze jakiegoś koszykarza z tamtego składu Detroit Pistons? Nie jestem pewien, chyba Isaiah Thomas wtedy grał. No, ja też tylko tego kojarzę, wiesz, też takim nie jestem aż super znawcą, ale Isaiah Thomasa też. On potem miał jakieś nieudane próby. Wiesz co, musisz w ogóle, Mikołaj, przyciszyć lekko radio, bo się studnia robi. Dobra, lepiej. No, no, Isaiah Thomas, on potem jakieś takie miał nieudane próby prowadzenia zespołu w NBA, jakieś takie fatalne wyniki tak, pamiętam. Tak, jako trener się nie sprawdzał z tego, co wiem, ale jako koszykarz był naprawdę, naprawdę świetny. Serialnie występował z tego czasu, także... No tak, taki celebryta prawdziwy. Słuchałeś dzisiaj audycji kawałków Prysa? Podobały się? Audycji słuchałem, wiesz co, tak urywkami, bo samochodem jeżdżę po mieście, to tu, to tam musiałem wysiadać, więc tylko urywkami tyle to w samochodzie jest. No ale idealnie trafiłeś akurat, żeby wygrać podwójną wejściówkę na jutrzejszy koncert. Jarasz się, że pójdziesz na Slam Village? Kurde, w tym problem, że ja znajdę kogoś, kto tą wejściówkę chętnie sprzeda, już nawet koledze oddam, bo ja nad morze jutro jadę z roboty, tak? No rozumiem. Wiedziałem, ale na pewno kolega się ucieszy, bo on się jara tego typu muzyką, więc na pewno będzie mu się podobało. I będzie mógł zabrać Madonnę jakąś też. Będzie mógł zabrać Madonnę, no to jasne. Mikołaj, to mam do ciebie prośbę, że jak wrócisz do domu, napisał na wiadomość na Facebooku Hip Hop Campus po prostu z imieniem i z nazwiskiem. Dobra, my to już ogarniemy, ewentualnie imię i nazwisko tego kolegi swojego. Masz Facebooka w domu? Mam Facebooka, nawet was lubię. No, ty jesteś jedną z tych 25 tysięcy osób. No i świetnie. Mówię o przyszłości oczywiście. Dobra, dokładnie. W takim razie co, no życzę ci miłego urlopu nad morzem, chociaż chyba pogoda jest tylko taka... Praca, no to dobrze, bo ma padać nad morzem, słyszałem, w weekend. Niestety. Ale... Praca w dzień, wieczorkiem przydałoby się trochę pogody, tak? Ale co zrobić, jak nie ma, to nie ma. No nic, pogodę ducha znajdziesz pod dachem w takim wypadku. Dokładnie, już program zapewniony, także na pewno będzie dobrze. A jaka to praca, mogę jeszcze cię zapytać na koniec, bo wiesz, robimy w ogóle takie ankiety i statystyki, kto nas słucha. No to praca jest, generalnie pracuję w biurze obsługi klienta, ale akcja się nazywa Plaża, jedziemy nad morze rozdawać filmowe gadżety za dane osobowe ludzi, którzy będą chcieli je zostawić. Ach, Babilon, to już naprawdę strasznie masajskie działania. No niestety, ale za coś trzeba włożyć żarcie do gara, także... Pracuję jak mogę. Oczywiście, ja też tykam się różnych chałtur, także Mikołaju, jeszcze raz gratuluję wygranej nagrody, udanego weekendu i pamiętaj, żeby napisać wiadomość na Facebooku i wszystko już będzie jasne. Pozdróweczki. Świetnie, dzięki wielkie, pozdrawiam. No i w ten sposób rozwiązaliśmy przynajmniej połowę konkursu. Mamy już jedną wejściówkę rozdaną, drugą rozdamy na Facebooku. Pytanie będzie jeszcze prostsze, chociaż może ten. Mianowicie, żebyście napisali nam na Facebooku ksywki dwóch
artystów ze Slam Village, którzy niestety nie przyjadą do Polski jutro z tego powodu, że po prostu już odeszli z tego świata. Ta pierwsza osoba, która poprawnie tutaj poda dwie ksywki artystów ze Slam Village, którzy no już nie przyjadą do Polski jutro, wygrywa podwójną też wejściówkę na koncert. Także szybko łapcie za klawiatury komputerów. Za 4 minuty kolejna audycja. Będą to sety Red Bullowe, potem jeszcze sety DJ-skie bodajże. No a teraz jeszcze jeden kawałek, żebyście się wczuli w klimat jutrzejszego koncertu. Będzie to Slam Village i jeden z moich ulubionych utworów, Fall in Love. Naprawdę romantyczny i taki cudowny joint. A no i moi drodzy, no pamiętajcie, że już za 2 tygodnie Mazury Hip Hop Festival w Giżycku, frajda dla każdego miłośnika patologicznego rapu. Wszystkie gwiazdy polskiego hip-hopa, przynajmniej duża ich część, wystąpi w Twierdzy Bojen po raz 11 już na kolejnej edycji największego festiwalu mazurskiego hip-hopowego. Za tydzień będziemy jeszcze rozdawać jedną wejściówkę na to wydarzenie, także słuchajcie nas koniecznie od 21 do 22. Też jeszcze podejrzewam, jak dobrze pójdzie, za tydzień posłuchamy sobie rozmowy z Radkiem Niszczakiem na temat Hip Hop Campu, bo też po raz 11 w tym roku Hip Hop Camp w Kradec Kralowe, wiele gwiazd, m.in. Mos Def, czyli Yashin Bey. Myślę, że koncert będzie bardziej udany niż ten w Galerii Soho. Oczywiście z całym szacunkiem dla Galerii